Cześć, dzisiaj jeszcze taki szybki vlog. Jestem właśnie po 3 dniach szkolenia online z WordPressa i co ciekawe, nawet się nie spodziewałem, że konsola i samo WPCLI tak bardzo mi się przyda w takim szkoleniu nie na sali, tylko właśnie w formule online. Tutaj oczywiście konsola na samym początku przydała mi się do tego, że przygotowywałem wcześniej WordPressy dla tych użytkowników, którzy byli na szkoleniu i założenie było takie, żeby przygotować im pliki WordPressa gdzieś tam w katalogu na serwerze, a oni już sobie zainstalują WordPressa, wpiszą sobie tam nazwy baz danych, prefiksy, to wszystko sobie przejdą samodzielnie, no ale żeby zaoszczędzić na czasie i nie przesyłać gdzieś tam FTP-em tych plików czy w jakiś inny sposób, to przygotowałem wcześniej im takie katalogi z instalacją i dałem po prostu dostęp do tego już w formie konkretnego linku, który był linkiem do katalogu, w którym był zainstalowany WordPress i każdy pracował sobie na swoim WordPressie. No i tutaj przede wszystkim sprawdził mi się skrypt, którego używałem przed każdymi warsztatami, bo to był już w zasadzie chyba 6. cykl, taki 3-dniowy. I dzięki takiemu prostemu skryptowi, zamiast kopiować gdzieś tam ręcznie pliki, to odpalałem sobie ten skrypcik przed każdymi warsztatami i ten skrypt stawiał mi 12 kopii WordPressa, czy tam 13, w zależności od tego, ile potrzebowałem na dany tydzień na warsztaty. I dzięki temu w kilka chwil miałem gotowe właśnie tyle kopii, ile potrzebowałem dla uczestników danego szkolenia. I to się sprawdziło świetnie, a teraz jeszcze oprócz tego, że mogłem sobie zautomatyzować jakby same instalacje tych WordPressów, czyli przygotowanie tak naprawdę tych kopii dla uczestników, no to jeszcze w WPCLI się świetnie sprawdziło w czymś takim, jak na przykład któryś z użytkowników miał problem, no i mówił mi, że no słuchaj, ja tam nie mogę tego czy tego zrobić, jakbyś mógł się zalogować do mojego WordPressa. Na sali po prostu bym podszedł do niego i przez ramię mu pokazał palcem, co i gdzie ma kliknąć, czy ewentualnie sprawdził. A tutaj w WPCLI świetnie mi się sprawdziło pod tym kątem, że mogłem sobie szybko przeskoczyć z konsoli do katalogu danego uczestnika szkolenia, czyli tam oni mieli ponumerowane te WordPressy tam od 1 do 12 i na przykład uczestnik mówił, że on ma WordPressa numer 10. Wskakiwałem sobie szybciutko konsolą do WordPressa numer 10. Tam jednym poleceniem zakładałem sobie użytkownika dla siebie, administratora. Konsola wyświetliła mi hasło, w dosłownie kilka chwil mogłem się zalogować na tego WordPressa i tutaj nawet nie przypuszczałem, że w ten sposób mogę wykorzystać WPCLI i właśnie w edukacji takiej WordPressowej, a okazało się to bardzo fajne narzędzie, które właśnie pomogło mi bardzo szybko wrzucić użytkownika do danego WordPressa. Nie musiałem prosić użytkownika o założenie jakiegoś tam konta administratora czy przysłanie hasła, którym on się loguje. Mogłem bardzo szybko po prostu dzięki temu wrzucić takiego użytkownika do WordPressa i zalogować się błyskawicznie. Także jak widzicie, to WPCLI, ta konsola pozwala naprawdę popracować nawet w takich sytuacjach jak szkolenie z WordPressa. Pozwala bardzo szybko zrobić jakieś tam operacje właśnie, między innymi dodanie użytkownika, czy ewentualnie sprawdzenie, czy użytkownik ma zainstalowaną jakąś wtyczkę, motyw, czy ewentualnie którą wersję. Także polecam to też do tego typu rzeczy. W tym vlogu to wszystko. Dzięki bardzo i do zobaczenia w kolejnym.